Witam serdecznie. Dzisiaj krótki film typowo historyczny, historyczno-fotograficzny. Swego czasu szukałem najstarszej publikacji o makrofotografii. To jest to, co znalazłem. Po niemiecku z 1911 roku. Można w ogóle zobaczyć, jakie urządzenia wtedy służyły do robienia zdjęć makro i co fotografowano. Zobaczcie, wszystko opierało się głównie na mieszku. No i na przyczepieniu odpowiedniego obiektywu. Każda książka wtedy, znaczy każda, no wiele książek poradnikowych rozpoczynała się reklamami. No ta reklama w jakimś stopniu to pewnie wydruk pokrywała. Potem można było coś zarobić na sprzedaży. Co fotografowano? Jakieś małe obrazki, figurki, no i preparaty. Nie mam tutaj w ogóle zdjęć przyrodniczych. To jest takie troszeczkę ciekawa książka historyczna. Ciężko zastosować w ogóle tutaj cokolwiek w obecnej fotografii. Bardziej można zobaczyć, jak to się rozwijało. Ważna rzecz, źródła światła. No tutaj kombinowało ze z prądem zmiennym. Robiono takie urządzenia, które tam w jakimś stopniu wytwarzały iskrę i potem można było no mieć jakieś źródło światła w oświetlaniu tych preparatów. Nie wiem, że to było takie jednorazowe chyba, czy bardziej ciągłe źródło światła. Wydaje mi się, że bardziej ciągłe. Nie wczytywałem się w to dokładnie. Wiecie, no dużo opisów, mało zdjęć. No, a taka była tendencja w tamtych latach. Tutaj jest też pokazane, jak wykorzystać butlę z tlenem do stworzenia sobie takiego źródła światła. No i różne takie zaawansowane urządzenia. Dużo takich schematów, obliczeń. No tu już taki bardziej zaawansowany, można powiedzieć, jakiś łącznik, przejściówka pomiędzy obiektywem a aparatem albo mieszkiem. Nie? Taka tulejka. Nie raz takie tulejki stosowałem do makro. Jak chciałem mieć odwzorowanie 1 do 1, one są dostępne do kompaktów. Zobaczcie, tutaj jakiś taki moduł z trzema obiektywami. Taki typowo do mikrofotografii. Poszedłem po obiektyw przy okazji tego, co coś jest w stylu właśnie takiego planara. Jak tutaj mam. Jakieś kupiłem, a jeszcze go nie używałem. Ale to jest właśnie do takich mocnych powiększeń, do stakowania w obecnych czasach. To są takie typowe obiektywy mikroskopowe. No i tu mamy jakieś takie wydumane urządzenie. Tu też aparat, ale bez mieszka. Chyba, że to jest tak poglądowo i mieszek się w ogóle ma znaleźć tutaj gdzieś. No i obliczenia. Chodźcie, klasyczne takie urządzenie właśnie. No, nawet w obecnym czasie, jeśli byśmy tutaj mieli aparat, mieszek i taki obiektyw właśnie jak ten, to jest nawet chyba przesada by była, bo tutaj trzeba jakieś źródło światła mocne zamontować. No to nie, to z takim obiektywem to jeszcze myślę, żeby było z 20 do 1 powiększenie. No a tu jednak na mieszku osadzimy jakiś typowy obiektyw, stary nawet, M42. Przymkniemy do F20, no to odwzorowanie będzie. Nie wiem, 2 do 1, 3 do 1, tylko kwestia po prostu jakości optyki. Prędzej stawiałbym na jakieś japońskie rozwiązania, jakieś japońskie obiektywy. Takumary o, za nie wiem, 400-500 zł, tutaj będzie jakość przy domknięciu, bo Heliosy już myślę odpadają. Robiłem takie rozwiązania. Widzicie, tutaj nawet są czyjeś zapiski ręczne. Co tu mamy jeszcze? No, dużo obliczeń. Jak przygotować preparaty. Takie trochę zapchaj dziury, no kilka rzeczy, jak nie jest to potrzebne. Może w moim postrzeganiu obecnym nie jest. Nie? Tej fotografii tu jest trochę mniej niż tych wszystkich rzeczy wokół. No i przykładowe preparaty. Czyli mieszek plus taki obiektyw, jak wam pokazałem, mikroskopowy. Można było coś takiego robić. Odzorowanie, nie wiem, 20 do 1. Ustawienie źródeł światła. No i na koniec
Zdjęcia makro. Tak mogłoby się wydawać, że książka jest o makro i mikro. Dobrze to widziałem. Tak, makro i mikro. A na końcu mamy zdjęcia krajobrazu. Nie ma zdjęć. Mikro ani makro. Wybrzeże Niemiec, Alpy. No ale co, jak już tak patrzymy, kompozycyjnie. W tamtych latach się pierwszego planu nie umieszczało. Nigdzie blisko, no bo taka była tendencja. Znaczy, no, nawet w latach 70. czy 80. się tego nie robiło. I te zdjęcia są skomponowane fajnie, jak ktoś, powiedzmy, miał jakieś podstawy dotyczące fotografii, czy generalnie tworzenia pejzaży, malarstwa, no to wiedział, jak to powinien skomponować, że tu jest taka linia wiodąca, tutaj druga, tutaj główny obiekt, jakieś otoczenie, tutaj to samo, tu jakaś zabudowa, chociaż trochę ucięta, tutaj wijąca się rzeka, więc kompozycyjnie niektóre rzeczy są ciekawie, popatrzcie to tutaj reportażowo, ktoś sobie idzie, tutaj sobie ten murek leci od krawędzi, tutaj druga linia od krawędzi, jest mostek i zamknięcie w postaci góry. Że niektóre rzeczy można sobie pooglądać, tutaj są estetyczne. Ale co? Nie ma makro. No i na końcu reklamy. Te reklamy są dobre. Powiem, najlepsze z tej książki. Możemy zobaczyć, jak wyglądały różne sprzęty. To jest taki zestaw właśnie i mikroskop, i tutaj chyba z góry sobie możemy coś patrzeć, a tutaj podpinamy kamerę, ustawiamy jakieś preparaty, nie wiem, to będzie oświetlenie. I na samym końcu najbardziej zaawansowany sprzęt. Zobaczcie, to kosmicznie wygląda nawet na obecny moment. Nie? Tu jest jakaś kamera, można było tu chyba tutaj kłaść jakiś, nie wiem, preparat, nie wiem, cokolwiek i fotografować. Chyba, że to było jakieś oświetlenie, a fotografowało się z góry. No. I tak chciałem pokazać mniej więcej, jak to makro wyglądało w tamtych latach. Dzięki, do usłyszenia.